proszę Państwa, w związku z tym, że jest wirus w tarnowskich górach, jest, dużo osób jest zarażonych, zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkańców powiatu tarnowskiego oraz wszystkich osób przebywających na terenie dworca tarnowskiego oraz na terenie, aby przestrzegali przepisy sanitarne, a szczególnie które na przykład chodzi o poczekalnia, czy maski wchodząc do poczekalni zakładają maski i zakrywają twarz oraz nosa. Tak samo również zwracam się do też przebywających na peronie, że przestrzegają odległości od 1,5 metra, jeżeli nie, to powinny być maski. A my jako przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Starostwa, jako radny powiatu tarnowskiego, jeszcze raz powtarzam, przestrzegajcie przepisy zdrowotne, bo tu jest najbardziej zagrożenia, jest o epidemię. Najwięcej, bo tu jest 12 tysięcy, powtarzam, 12 tysięcy codziennie przebywa tu na tym terenie i poczekali. Szczególnie młodzież, która jeszcze nie stosuje się do przepisów. W szkole noszą maski. Tu niestety maski nie noszą. Nie stosują odległości. Ja uważam, że co też daje, że w szkole oni stosują, jak oni tu przychodzą na poczekalnię ani pół metra, ani 20 cm bez masek. To oni sobie zagrażają bezpieczeństwo, chodzi o epidemię tego wirusa. Jeszcze raz powtarzam. Przestrzegajcie przepisy sanitarne na tym terenie. Dziękuję.